Czym jest gradient? Gradient to jest operator, który bierze funkcję skalarną i zwraca pole wektorowe. Załóżmy, że mamy jakąś funkcję f od x, y, z. To jest zwykła funkcja f od x, y, z. I teraz gradient, może napiszmy definicję, gradient z tej funkcji, gradient z funkcji x, y, z, to z definicji jest następujący obiekt. To jest tak, pochodna cząstkowa, zaraz wytłumaczę pochodne cząstkowe, po x, razy wektor jednostkowy x, dodać pochodna cząstkowa po y razy wektor jednostkowy y, dodać pochodna cząstkowa po z razy wektor jednostkowy z. I zapiszmy sobie. To jest, proszę Państwa, dokładnie definicja gradientu. Biorę jakąś funkcję skalarną i zwracam wektor. Bo widzą Państwo, że to, co mamy po prawej stronie, to jest wektor. Mamy jakąś liczbę razy wektor jednostkowy x, dodać liczba razy wektor jednostkowy y, dodać liczba razy wektor jednostkowy z i to jest wektor, co jest po prawej stronie, prawda? Czyli bierzemy funkcję i zwracamy wektor. Często też się oznacza gradient jako taki symbol f, albo też się oznacza coś takiego ze strzałką f. I prawda, ten symbol nazywa się nabla. To jest nabla i nazwa pochodzi od greckiego wyrazu określającego harfę. Bo to jest takie troszeczkę podobne do harfy. Czyli mówi się albo gradient f, albo się mówi nabla f, prawda? Teraz, co to jest pochodna cząstkowa? Co to jest pochodna cząstkowa? Na przykład mamy d of, mamy x, y, z, prawda? W tej definicji ta funkcja f cały czas zależy od x, y, z. I na przykład pochodna cząstkowa po x. Liczymy jak zwykłą pochodną, w tym przypadku, tylko y i z traktujemy jak stałe, prawda? Czyli liczymy tak jak zwykłą pochodną po x, ale y i z jest traktowana jak stałe. I tak samo na przykład pochodna cząstkowa po y. Tak jak zwykła pochodna po y, ale wtedy x i z traktujemy jak stałe. I tak samo z pochodną cząstkową po z. Zróbmy sobie jakiś przykład. Weźmy sobie na przykład funkcję f od x, y, z. Weźmy sobie x kwadrat, y do kwadratu, z do kwadratu. No i teraz, proszę Państwa, pochodna cząstkowa po x, no to liczymy tak jakby zwykłą pochodną po x, 2 razy x, a pozostałe y i z traktujemy jak stałe i w tym przypadku to będzie y do kwadratu, z do kwadratu. To jest pochodna cząstkowa po x. Weźmy jakiś inny przykład. Pochodna cząstkowa x, przepraszam, funkcja jest równa na przykład x kwadrat, dodać y do kwadratu, dodać z do kwadratu. Jaka teraz jest pochodna cząstkowa po x? Znowu, liczymy tak jak zwykłą pochodną, a y i z traktujemy jak stałe. No to, proszę Państwa, dostajemy po prostu 2 razy x. Y i z są traktowane jak stałe, więc pochodna daje mi 0, prawda? Czyli wiemy już, jak liczyć pochodne cząstkowe. I tutaj mamy u góry dokładnie definicję gradientu. I zróbmy sobie jakiś przykład, gdzie podam funkcję. Wyliczymy gradient i spróbujemy sobie narysować te pole wektorowe. Dobrze? No to, proszę Państwa, mamy. Weźmy sobie następującą funkcję. F od x, y, z. Napiszmy sobie, że to jest na przykład 1 druga x do kwadratu, dodać 1 druga y do kwadratu. Pomijmy sobie trzeci wymiar, czyli pomijmy sobie z. Mamy funkcję dwóch parametrów, dwóch zmiennych x, y. I to jest taka funkcja skalarna, prawda? Dla każdego x i y to jest liczba. Czyli to jest funkcja skalarna, czyli to jest pole skalarne. No to co to teraz jest gradient funkcji f? Napiszmy sobie. Gradient funkcji f. To jest tak. Najpierw pochodna cząstkowa po x, to mi da x razy wektor jednostkowy x. Czyli mamy coś takiego. Dodać. Pochodna cząstkowa po y, czyli y, prawda? 1 druga y do kwadratu, pochodna to mi da y, razy wektor jednostkowy y. I to jest, proszę Państwa, dokładnie nasze pole wektorowe. To jest gradient z funkcji f. I spróbujmy sobie teraz narysować te pole wektorowe. Narysujmy sobie tak. Oś y. Oś x. Mamy tak x. Tutaj mamy y. No i spróbujmy sobie zaznaczyć. Tu mamy na przykład 1, 2, 3, 4, powiedzmy 5. Coś takiego. OK. Tak samo mamy tutaj. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No i na przykład, proszę Państwa, weźmy sobie w tym punkcie. Teraz będziemy na niej dyskresować. Weźmy sobie w tym punkcie. Jaki jest wektor dokładnie w tym punkcie? Czyli x równe 0, x równe 1, y równe 0. Czyli w tym punkcie x jest równe 1, y jest równe 0. Czyli w tym punkcie mamy wektor 1 razy x, prawda? Bo x jest równe 1, y jest równe 0. No i narysujmy sobie 1 razy x, to jest dokładnie
To jest taka szczałeczka, prawda? Teraz weźmy, narysujmy sobie w tym punkcie. W tym punkcie x jest równe 0, y jest równe 1, czyli w tym punkcie mamy dokładnie, a może zaznaczmy, tutaj będzie 1 razy y, czyli mamy coś takiego. Teraz policzmy sobie w tym punkcie pole wektorowe. Tak, x równa się minus 1, y się równa 0, czyli tutaj będzie minus 1 razy wektor jednostkowy x, czyli tak wygląda, prawda? I na końcu porysujmy sobie w tym punkcie. Tutaj x jest równe 0, y jest równe minus 1 i oczywiście będzie wyglądać tak. Czyli widzimy, że mamy takie szczałeczki, które rozchodzą się na zewnątrz. Teraz na przykład policzmy sobie o w tym punkcie. W tym punkcie tutaj jest 1, 2, 3, czyli ten punkt to będzie 3 razy x, prawda? I tutaj będzie wyglądać tak. Będzie 1, 2 i gdzieś tutaj będzie dochodzić. O. Czyli odtąd dotąd będzie strzałka, prawda? Taka strzałka będzie tutaj. Czyli to jest wektor w tym punkcie. I tak dalej, proszę Państwa, dla każdego punktu możemy porysować teraz wektory. Zaczęliśmy od funkcji 1 druga x kwadrat do 1 druga y do kwadratu. Gradient funkcji jest narysowany tutaj, to jest wektor. I dla każdego x i y mamy dokładnie wektor, który możemy teraz narysować. Ja narysowałem dla kilka wektorów, ale oczywiście dla dowolnego x i y możemy sobie teraz te wektory porysować. Czyli wyszliśmy od funkcji skalarnej i gradient dał nam pole wektorowe. Dziękuję.